Pani Zofia. O, Iwonka. Dzień dobry. Dzień dobry, kochana. Cześć. Jak się pani czuje? Dobrze, bardzo dobrze. Wiesz, ja myślałam, że po tej historii z napadem w sklepie, to będę robiła zakupy tylko w lokalnym warzywniaku. Ale żaden uraz nie pozostał, wiesz? I bardzo się cieszę, że znowu idziemy razem na zakupy. No to super, ja też się cieszę. No, a powiedz mi, co z tym doktorem? Z Wojtkiem? O, właśnie, z Wojtkiem. No tak się składa, że akurat się dzisiaj z nim widziałam. O, czyli jesteście w stałym kontakcie? Nie do końca. Po prostu przyszedł, żeby mi powiedzieć, że rozstał się ze swoją dziewczyną i dalej mnie kocha. Tak powiedział? No a ty co na to? To jest po prostu bardzo skomplikowane. No, pani też nie zna jego historii. No ale wiesz, ważne jest to, co ty czujesz. Co czujesz do niego? Myślę, że ja też dalej go kocham, ale to nie jest takie proste. Kochanie, to jest proste. Pamiętasz tę historię o marynarzu, którą ci opowiadałam? O tym, który po latach wyznał, że tak naprawdę to kochał tylko mnie? No tak, ale chyba nigdy nie doszłyśmy do morału. Bo ja sama tego morału nie lubię. Nigdy już nie przekonam się, jak wyglądałoby moje życie, gdybym wówczas nie odtrąciła tej miłości. Może złamałby pani serce? Może. Mogłoby tak być, ale równie dobrze mogłabym być szczęśliwsza, niż jestem w tej chwili. No to szkoda, że już się tego nie dowiemy. Nie, kochanie, to ja się nie dowiem. Natomiast ty ciągle możesz jeszcze przekonać się. No, ja myślę, że powinnaś do niego zadzwonić. Mhm. Tak, tak, zadzwoń do niego. Zadzwoń. Cześć, Wojtek. Możemy się spotkać?